Po mojej lewej stronie Roman i Tomasz. Panowie, przedstawcie się naszej publiczności. Ja jestem chłopak ze Złotoryi. W ogóle zawsze marzyłem, żeby zagrać w jednym zespole z Tomkiem Hajto. I stało się, gramy. Wygramy coś, Tomeczku? Nie pewnie. Panie Tomaszu. Tomasz Hajto, 46 lat, pochodzę z Makowa Podhalańskiego. Gram na fortepianie. Interesuję się piłką, a zakochałem się w tenisie ziemnym. Więc już znamy naszych uczestników. Mączyński to wiadomo. No. I wydaje nam się, że raz był powołany bramkarz z Japonii Kamiński. Co na to komputer? Wow! Z jakim rywalem najwyższą porażkę w historii występów w reprezentacji Polski poniósł Robert Lewandowski? O, czekaj, odcisnął, nie ma pojęcia. Nie wiem, no ale próbujemy. No. Z Danią? Na chaos teraz. Z Danią. Może tak być. Komputer? Z Danią 4-0. Mogło tak być. Ja już się cieszę. Czekaj. Wow, z kim? Patrz, to kopie. Z Hiszpanią. No, tutaj... A on grał wtedy? Czy ręce są na batonach? Jak ręce mają na nazwisko bracia, którzy zagrali w jednym meczu finałów Mistrzostw Europy, ale przeciwko sobie? No, prosto. Proste, tak. Jak Boateng? Bracia Boateng. Bracia Boateng. Mistrzostw Europy. Ale Mistrzostw Europy. Gana w Europie. Gana. Z Europy. Nauczycielka z geografii właśnie wyszła. I to ostatnich mistrzostw Europy. Zaparzyć kawy. Kogo kopnąć? No przecież bracia Szaka, no. No, Szaka. No ale nie. Poszli bracia Batek. Co na to komputer? Zobaczmy, jak to realizator. Uważaj, Gianni. O, ja będę. Brawo, Gianni, brawo. No bo ty tak nie kończysz tych pytań. No, pytanie i pytanie. Która drużyna rozgrywa swoje spotkania przy Estadio Anoeta? Sociedad San Sebastián. Sociedad San Sebastián. Zobaczmy. No widzicie, kurepek też pewnie. Brawo. Wiedziałem. Brawo. Ale ja nie mam tego akcentu, żeby to powiedzieć. To mega, ale nie chodziło o Aneta, tylko Anueta. Chyba miałem tego tak żartobliwie. Ja kiedyś poszedłem, wezwał mnie selekcjoner ówczesnej reprezentacji, dla którego wróciłem do reprezentacji, Jana, do swojego pokoju. Nie, jak wszedłem do pokoju, zaproszę do pokoju, otwieram drzwi i tak go zacząłem szukać, nie? W dymie? Zakładam te ręce, odsumam głowę, patrz, jesteś tam na końcu. Tam kilka hitów można było powiedzieć, bo tak mówimy o tej myśli szkoleniowej w Polsce. Tam była chyba zamyśl, chyba był. Ciągle jest. Na razie ciągle? Spadł do drugiej wizji. Bo wiem, że w misji futbol nie raz. No ale ile to będzie? 45 sekund oni mają? Słuchaj, w tym programie wszystkiego arogancją nie załatwisz. Ale czas się kończy. Sydney FC. Wiem, co na to komputer? Patrzymy. Jest, tak jest. Jean-Luc Ettori wtedy się nie popisał. Wiecie, że to dzisiaj będzie. Zawsze chciałem grać w zespole, który będzie się nazywał Queen's Park Rangers. Chciałbyś o to pytanie o Queen's Park Rangers? Takie marzenie moje. Możemy się zdawać. Chodzi o nazwę. Queen's Park Rangers. A czy chciałeś w tym drużynie grać? Nie, chodzi o nazwę, mi się podoba. Okej. I że chciałeś w tym zespole występować. I ładne koszulki. Les Ferdinand. Jeźdź do Gliwic. Nie, przecież oni mieli niebiesko-białe pasy poziome. A, to było bardzo... Ja wiem. To było bardzo insajderskie. Mi to nie rozkminiłem. Skąd ty to znasz? Opowiadałeś mi. Jak to? Nie, no to będzie hit, nie? To będzie hit. Graj. Cześć, mam grać. Graj. Mam powiedzieć, ja chyba poprosiłem o to pytanie nawet. Dawaj. Jest pierwszy punkt. Byście nie uwierzyli, poczekajcie. Jest już w zasadzie? Radość na kolana padnie. Jest radość. Jest 1-0, to kończymy. Ale proszę, powtórz wynik. Prowadzi pan Paul i pan Hajto. Jest. Zgadza się, szanuję. Tak właśnie. Dziękuję. Artur sobie. Tak, Real Madrid, ten na 4-0. No dobrze, musicie podać. Poczekaj, no Müller, no. No, pojechał. No. Komputer? Müller. Aj, to był Thiago. Thiago Alcantara. Ale mnie świeżnęło teraz. Człowieku, coś się mi więcej dali? Ja wiem. To napięcie, co mnie... Przeszło. Ale tak to jeszcze nie miałem nigdy. Ty zobacz, jaki Polsport zadowolony. Gdzie jest ten Thiago? Ratownik! Polsport już zaczyna. Możecie mówić czas. Możecie mówić głośno. Mówcie Antic? Komputer?
Radomira! Brawo! Brawo! To jest najlepszy odcinek, młoda. Widzisz, przez takich gości będziesz hitem w internecie. Ile meczów od debiutu trwała seria spotkań ze zdobytą bramką Krzysztofa Piątka w Serie A? Teraz będzie liczenie. Nie wiem, no wiesz, ile meczów od debiutu trwała... No ile pasa, ile meczów, w każdym żenuj. No i Gianni, moim zdaniem 7 albo 8. No, moim 8. Zdaniem. 8. Bo pobił Inzaghiego, bo mówili Szewczenkę, dlatego go zaczęli porównywać. Moim zdaniem 8. 8, na 8 tak? Komputer? Nie, zaraz, czekaj. Już, czas. Musicie się na coś zdecydować. Ale blisko. 7 meczów. Mówiłem 7, to ty ale prowadziłeś mnie. Powiedziałem 7, on mówi nie, 8. Bo ty z Polski. Ale 8. Powiedziałem, czekaj, jeszcze nie mów. Nie mów. Z Jolo, ale każdy z Polski, każdy z Polski musi dołożyć trochę ekstra od siebie. Powiedziałem 7, to ty już musiałeś zrobić 8. Powiedziałeś 7 albo 8. Nie, powiedziałem pierwsze, powiedziałem ci 7. 6 zmienił na 8. Ja powiedziałem nie, czekaj. Posłuchajcie, tak, a teraz jest pytanie do widzów. W 8 meczu przeciwko Juve. No właśnie. Tam było 1 do 1. Tak, wiedziałem, że 5-5 tam jest. Gdzieś tam była. Przez siebie z remis. Dobrze, no dodałem. Nic się nie stało. Mam specjalny kubek na tą okazję. W tym wieku takie rzeczy. Ale drugi z królów futbolu, czyli Diego Maradona, na pewno coś powiedział złego o Mbappe, a o Salah. Ale on w tej Rosji to już mało widział. Ale jedyne, co on potrzebował tam, to miał to. On tam się bardziej koncentrował na poręczy niż na murawie. Podobno on ma taką linijkę ze szkoły 50-centymetrową. No bo Pele... Foko ma taką linijkę ze szkoły 50-centymetrową. Zobacz, Pele mógł koronować w swoim życiu. Ale trzymam za was kciuki w tym pytaniu. Pierwszy raz jestem na remisie z taką dwójką. To są naprawdę tężne głowy, nie? Te dwójka. Tężne. Dobrze, panowie, też możecie się zastanowić. Dawaj, Jola, ogarnij tego. Ale poraj, ogarnij tego faceta. Ty masz dwa życia. Tak, jak Tomasz Hajko. Lechia Gdańsk, Raków, GKS Katowice. Komputer? No brawo, brawo. Gianni! Jak pokonać weszło, to normalnie stanę tu na głowie, jak ich pokonam, nie? Kowal, gdzie ma naprawdę wiedzę, uwierzcie mi, bo przecież ma więcej książek, jak wszyscy wy razem tu wzięci w studiu. Tu trzeba tak rękę na przycisku i trzeba ciachać. No ale co, lecimy dalej. O, teraz jest ciekawe pytanie. Prój, zmotywowałaś mnie, prój! To było łatwe. Niestety znałem odpowiedź. A nie był to półfinał? To po co tak przyciskałeś wcześniej? Niechcący, zupełnie nieświadomie. Nie można niechcący zrobić dziecka. Oparłem się, a to akurat był guzik. Oparłem się akurat. Teraz już odsuwam. Nie strzelił karnetu, tak? Nie cwaniaczu, myślę, że nie zostałoby nam to zaliczone. No nie wiem, co komputer. Wynik, nie pamiętałem. Wynik, 6 do 6. No. Jak 6? A, bo ty bo ja, na moja zrobiłeś. Kreseczka jeszcze. Kolejne pytanie. Chciałbym przy okazji powiedzieć, dlaczego ciągle ja jestem kopany, Roko? A, tak. Roko jeszcze ani razu nie był kopany. Nie, byłem, dwa razy. Dobrze, dobrze. Kolejne pytanie. 6. Zostawcie, życie go już kopnęło, to po co ten prąd? Dobrze, uwaga. Jak nazywa się bramkarz, który na mundialu w 2014 roku został pokonany cudownym strzałem głową przez Robina Van Persiego? No, to był mecz Hiszpania... Holandia. Robin van Persie, prawda? Przelobował. Kto tam mógł stać? Casillas. Casillas, tak. No, a kto inny? Odpowiedź Casillas, komputer. Iker Casillas. Yes! Panowie! Nie, czekaj, Szynka z Jolo. 10-10, ale jeszcze dogrywka. Jakiej? Nie zmieniaj. Nie, ja kończę ten program remisem. Nie, ale nie wyjdę. Nie, remisy są najgorsze. A nie chcesz wygrać? Jeżeli nie liczą się małe nie biorę, wygrać? To robimy czwartą gęstość. Nie, biorę, nie, dzisiaj biorę remis. Nie, dzisiaj biorę remis. Nie, ale ja tu mam jeszcze pytania. Poproszę komputer o zrobienie czwartej gęstości tutaj z nas, Gianni. Jeśli... Słuchajcie, Gianni nie przegrał meczu. No dajcie mu ten remis. No. Tak jest. Po raz pierwszy. Jeszcze raz. Brawo. I zobacz. Tak, i Tomasz Smokowski, Roman Kołton. I prowadząca... Jolanta Zasępa. Dziękuję. Żegnamy się, buziaki, i do następnego. Na YouTube. Na YouTube. Na YouTube. Pa, pa, pa. Górę, kochani. YouTube, nie mylić z RedTube. Ale skończył.